Moi drodzy, mamy to. Czesi wreszcie uzyskali dostęp do morza. Przyłączenie terenów, wcześniej znanych jako Kaliningrad, całkowicie przetasowuje nam politykę międzynarodową. Wzmocnienie partnerstwa z państwami bałtyckimi. Czeska flota pomagająca w pilnowaniu wschodniej flanki NATO. Amerykanie już zresztą mówią o tym, że jest szansa, że przekażą jej lotniskowiec. Nowy Beerstream idący przez Polskę, które może zapewnić nam większe ilości czeskiego piwa. Te wszystkie rzeczy naprawdę mogą zmienić świat. Więc można powiedzieć to prosto. Czesi w dużą politykę międzynarodową naprawdę wkroczyli z przytupem. W tym filmie przeanalizujemy, jak doszło do aneksji Kaliningradu, skupimy się na kontekście wojny Rosji z Ukrainą oraz na potencjalnych zmianach w całej geopolityce. Bo Czesi dysponujący portem na Bałtyku i flotą zawierającą lotniskowiec to jest gigantyczna zmiana. Nie tylko jeśli chodzi o nasz region, ale też w dużo szerszym ujęciu. Bo ta flota to także zapowiedź zmian na Morzu Południowochińskim oraz zdecydowanie lepsze zapewnienie bezpieczeństwa knedliczkowego Polsce. Jako człowiek, który kocha knedliczki, z wielką przyjemnością opowiem wam o tym wszystkim, więc zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba, będzie nam bardzo miło. Dziękujemy patronom i lećmy! Czesi w wyniku referendum przyłączyli Kralowiec, wcześniej znany jako obwód kaliningradzki, do swojego terytorium. Jak podaje Bloomberg, w referendum ponad 97% społeczeństwa było za właśnie aneksją Królewca przez Czechy. I dla jasności, nie dziwi nas to w ogóle. Mając do wyboru bycie w Czechach, gdzie macie piwo, knedle i no, jakieś tam szczęście życiowe, a Rosję, gdzie nie macie jedzenia, Swifta i nadziei, no to wybór wydaje się być oczywisty. Wyniki referendum nie zostały jeszcze zaakceptowane przez społeczność międzynarodową, chociaż już widać pierwsze sygnały, że to raczej przejdzie. No, Stany Zjednoczone, które oficjalnie powiedziały o tym, że chcą przekazać lotniskowiec, że mogą przekazać lotniskowiec, to jest chyba wyraźny znak tego, że jednak ta aneksja zostanie uznana. Zobaczymy jeszcze jak Rosja w ONZ-cie, no ale ona przecież chyba nie powinna mieć problemu z przejmowaniem jakichś terytoriów. Chociaż Rosjanie są wkurzeni, krzyczą, że tak nie wolno, że to niezgodne z prawem międzynarodowym, że przecież to wszystko to jakiś absurd i tak jakby o co chodzi, przecież tak nie działa polityka międzynarodowa. I my, kontrowersyjnie, ORP po raz pierwszy od dawna zgodzi się ze stanowiskiem Rosji, faktycznie tego typu referenda, w których przyjmuje się jakiś kawałek państwa, mówiąc, że 97% obywateli zagłosowało za tym, żeby w tym państwie być, to jest trochę naciągana teoria, my się z tym zgadzamy. Z drugiej strony tutaj nie było przymuszania ludzi za pomocą broni do tego, żeby głosowali i wrzucali swoje głosy do siatek noszonych przez jakieś tam komisje, które udawały, że liczą głosy, więc też widzieliśmy gorsze referenda. Ale dobra, koniec żartów, przejdźmy do konkretów. Bo czeski królewiec naprawdę może wpłynąć na sytuację międzynarodową. Widzicie, czeska flota może wspomagać obronę NATO na wschodniej flance niczym smażony syr, wasz żołądek, chwilę przed pójściem do pubu. Ta geostrategiczna zmiana redefiniuje praktycznie doktryny wojskowe i strukturę bezpieczeństwa całego regionu, a Czesi poprzez projekcję siły swojej nowej floty mogą dokonać pivotu praktycznie no, wielu państw na tej geostrategicznej... Szachownicy! Ostatnio mówiliśmy wam o Korei, o tworzącym się bloku państw niedemokratycznych, o pewnych zagrożeniach, które wynikają z tego, że właśnie te dyktatury świata łączą się. Dzięki temu referendum Czesi będą nie tylko w stanie pomagać Europie, ale też zwiększyć swoje wysiłki w ogólnonarodowy pokój. Już teraz słyszy się o potencjalnym dołączeniu Czech do sojuszu australijsko-japońsko-amerykańskiego, który ma balansować Chiny na Morzu Południowochińskim, ale też w całym regionie. To jest tylko kwestia czasu. Oczywiście nie należy zapominać o kontekście Polski, bo całość tych wydarzeń ma duże znaczenie dla Polski. Widzicie, dzięki temu, że Czesi zajęli Kralowiec, okazuje się, że przekop Mierzei Wiślanej jednak był dobrym pomysłem. Bo wyobraźmy sobie sytuację, w której Polacy musieliby prosić Czechów o dostęp do morza. To byłaby największa porażka polityki zagranicznej Polski od 1939. Do tego więcej czeskiego piwa, więcej czeskich potraw i więcej czeskich animacji. To jest Polska, jaką walczymy. Dlatego, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje, zostawcie nam lajka. Nie, no dobra, w sensie, okej. Bo to jest żart, nie? Wszyscy to wiemy. I mówimy to bardzo mocno dlatego, że wiemy, że znajdzie się ten promil ludzi, którzy tego nie wyłapał, bo nie siedział ostatnio w internecie, cokolwiek. I właśnie w panice szuka, co się stało, czemu Czechy zajęły Kaliningrad. My wiemy, że są tacy ludzie. Patrzymy na ciebie. Ale to jest żart doskonały, żart, który ma znaczenie, żart, który jest wykorzystywany obecnie w geopolityce. Ambasada Stanów Zjednoczonych odwoływała się na niego naprawdę. I żart, który bardzo dużo pokazuje nam obecnie o wojnie. Bo wojnę toczy się oczywiście na froncie, to jest najważniejsza część wojny, ale toczy się też politycznie, toczy się też gospodarczo. I toczy się też za pomocą narracji, za pomocą mediów. Więc w tym filmie ta pierwsza część była oczywiście śmieszna, mam nadzieję, że wam się podobała. Ale teraz przeanalizujmy sobie na poważnie parę rzeczy, bo uważamy, że tu jest parę ciekawych rzeczy a propos tego, jak tego typu śmieszne żarty i tak dalej naprawdę wpływają na to, jak odbieramy konflikty zbrojne, jak odpieramy w ogóle politykę. Ale zanim przejdziemy do tej poważniejszej części analizy i naprawdę będziemy chcieli wam coś pokazać ciekawego, to musimy pamiętać o tym, że czeski królewiec dawał nam jeszcze jedną rzecz jako Polsce. Poza knedlami. Dawał też bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo jest ważne. Więc jeśli wy cenicie swoje bezpieczeństwo, ale też wygodę tak po prostu, to mamy dla was komunikat od partnera dzisiejszego odcinka, czyli Inkogni. Jeśli was też, tak jak mnie, wkurzają sytuacje, w których dzwoni ktoś do was, nie chce wam coś sprzedać i wy nie wiecie w ogóle skąd dzwoni, jakaś dziwna infolinia, albo na przykład wasza firma ubezpieczeniowa może wam podnieść wasze składki, cokolwiek, bo kupiła sobie dane o was i wie, że szukaliście czegoś dziwnego, więc może lepiej tutaj, wiecie, wam podwyższyć trochę te składki, bo może będzie robić coś niebezpiecznego, albo jesteście jakoś zagrożeni, to podmiotami, które między innymi są za to odpowiedzialne, w dużej części są data brokerzy, którzy zajmują się zdobywaniem waszych danych i sprzedawaniem ich dalej. I naprawdę wasze dane mogą
mogą być wykorzystywane do bardzo wielu rzeczy, w tym bardzo hardkorowych rzeczy. I jako obywatele teoretycznie możecie coś z tym zrobić. Możecie pisać do nich pisma, żeby usunęli wasze dane. Macie do tego prawo. Problem polega na tym, że ich jest bardzo dużo i nie jesteście w stanie tego praktycznie zrobić. I tu właśnie wchodzi Incogni. Incogni, które na siebie bierze ciężar komunikowania się z tymi infobrokerami i usuwanie waszych danych. I to jest naprawdę proste, bo musicie tylko zarejestrować się na stronie i podać swoje niektóre dane, których oni potrzebują, żeby to wysyłać za was. Mi to zajęło 8 minut, bo sam bardzo chciałem, żeby mnie posuwali z tych baz danych. I to w sumie wszystko. Incogni za was całkowicie automatycznie zrobi te wszystkie procesy i będzie się komunikowało z tymi infobrokerami. To jest naprawdę cudowna usługa, bliska mojemu sercu jako człowieka, który uwielbia cyberbezpieczeństwo i stara się nie podawać wszędzie swoich danych, mimo że wie, że już wszędzie krążą. Dlatego serio, naprawdę mocno polecamy wam Incogni. Dla pierwszych 100 osób, które się zarejestrują z naszego linku i podadzą kont OrbNews, jest przewidziane 20% zniżki, to jest super. A do tego robicie to naprawdę bez ryzyka, bo 30 dni macie na zwrot, nie? Na odwołanie tej usługi, więc no, git, naprawdę warto. I Orb naprawdę z całego serca poleca. Więc dziękujemy partnerowi. Oczywiście wszystkie linki w opisie. Ale wracając już do analizy tego, co się stało a propos Kaliningradu. Żart, który oddolnie wyszedł sobie z Twittera, naprawdę złapał bardzo, ale to bardzo dużą trakcję. Ambasada Stanów Zjednoczonych naprawdę zapytała się Czechy, czy te w ramach zakupu myśliwców nie chcą może też kupić lotniskowca, bo haha, macie teraz dostęp do morza. Premier Czech puszcza oczko do ludzi, mówiąc, że no, Czechy dawno nie miały tak dobrych stosunków ze swoimi bałtyckimi partnerami, nie? To jest takie ewidentne, wiecie, że on wie, o co chodzi, nie? Puszczamy to oczko. Prezydent Słowacji mówi o tym, że no, może odwiedzę to państwo, nie? Fajna sprawa. Więc ten mem naprawdę staje się rzeczą, o której mówi się w dużej międzynarodowej polityce, która przeważnie, no, bardzo stroni od żartów, jest bardzo poważną rzeczą. I to pokazuje nam dziwną rzecz dotyczącą dzisiejszej wojny, ale też dzisiejszej polityki, że memy naprawdę grają w niej znaczenie. Ośmieszanie Rosji i Putina na pierwszy rzut oka niektórym może wydawać się takie trochę, no, może nie na miejscu, może to jest zły pomysł, bo lepiej nie prowokować Rosji bardziej. Wiecie, Rosja wykorzysta to propagandowo i będzie pokazywała swoim obywatelom, że o, Polacy i Czesi chcą zabrać nam Kaliningrad. Zresztą się stało w pewien sposób, jakby już rosyjska propaganda próbowała to podchwycić właśnie w tym kontekście. Więc my rozumiemy, czemu niektórzy czasami mają takie, może lepiej z tego nie memujmy, ale czy tak jest naprawdę? Czy te obawy są słuszne? Wydarzenia w polityce międzynarodowej, a też w zwykłej polityce, bardzo często rozbijają się o narrację. To jest coś bardzo często pojawiającego się w naszych filmach dotyczących polskiej polityki. Mówimy o tym, że jedna partia ma narrację, druga partia narracji nie ma. I ta narracja jest naprawdę ważna. I tutaj podam wam przykład z ostatnich tak naprawdę tygodni, ostatnich dni. Pomyślcie o protestach w Iranie. Protesty w Iranie, tak jak tłumaczyliśmy wam w jednym z naszych ostatnich filmów, to nie do końca są protesty tylko i wyłącznie feministyczne protesty kobiet, które nie chcą się zgadzać na to, co narzuca im państwo, narzucają im władzę. To są protesty bardzo mocno skierowane w to, żeby w ogóle państwo zmienić, w których bierze udział dużo ludzi, którzy po prostu są wkurzeni na to, jak państwo działa, jaka jest bieda, jakie są problemy i tak dalej. I takich protestów na świecie odbywa się każdego dnia, każdego tygodnia naprawdę sporo. Więc co sprawia, że to akurat ten przebił się do naszej świadomości, że to o nim mówimy, to o nim słyszymy? No właśnie narracja, no właśnie to, że media miały jakiś haczyk, żeby to podać, że właśnie chodziło o ten hidżab, że właśnie chodziło o zamordowanie tej kobiety jednej. Jakkolwiek źle to nie brzmi, to my tutaj nie twierdzimy teraz, że o, więc to jest takie instrumentalne wykorzystywanie tego. Nie do końca. Bardziej chodzi o to, że za pomocą takich konkretnych rzeczy można zwrócić uwagę opinii międzynarodowej na jakieś konkretne tematy. Można zrobić ten haczyk dla mediów, które się tym zainteresują, podadzą to dalej, bo poczują, że o, ktoś może w to kliknie i dzięki temu, że ludzie w to klikają, to się dowiadują o tych rzeczach. Więc nie mówimy o tym nawet w kontekście tego, że to jest złe. Mówimy tylko, że tak działa świat. Więc narracje są niezwykle ważne też w polityce. No i na koniec dnia tak samo jest z kwestią Rosji i Ukrainy. I oczywiście, o Rosji i Ukrainie wiemy wszyscy, no bo mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, to jest bardzo blisko, też moment, w którym to wybuchło, był szokujący dla wszystkich. Ale jednak zauważcie, że ta wojna trwa już naprawdę długo i opinia publiczna cały czas nie straciła nią zainteresowania, cały czas jest chęć pomocy temu państwu i to nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach. I to po części, bo nie tylko, ale po części w naszej opinii jest kwestia właśnie tego, jak Ukraina idealnie rozgrywa tą sferę medialną, tą sferę medialnej wojny. Ukraina wie, co robi. Pokazują sukcesy, czasami sobie memują, robią śmieszki, angażują się w internecie, są widoczni. Tego typu akcje przypominają o problemie, że ten problem nie zniknął, że cały czas ma miejsce. Pomagają w zdobywaniu zasięgów, które później można wykorzystać, żeby wrzucić coś poważnego i coś, co naprawdę informuje społeczeństwo. Albo wrzucić zbiórkę na jakąś pomoc Ukrainie, nie? I na koniec po prostu zagłuszają rosyjską propagandę w tym temacie. Ten Kralowiec, mimo że jest inicjatywą oddolną, to służy temu samemu celowi. Nieważne, czy to było jego przeznaczenie, czy nie. Więc to dobrze, że takie memy powstają, bo właśnie w tej formie można przekazać społeczeństwu, patrzcie, jak absurdalne jest to, że Rosja sobie zanektowała część Ukrainy i mówi, że a, bo takie były referenda. I wy powiecie, przecież wszyscy to rozumieją. Mówimy, nie, nie wszyscy to rozumieją, to jest Elon Musk na przykład. I Ukraina naprawdę rozgrywa tą wojnę informacyjną perfekcyjnie. Przykład z ostatnich dni. Ukraina chce stworzyć armię dronów. Stworzyła do tego stronę, chce zrobić zbiórkę na armię dronów. I kogo wyznaczyła na ambasadora tej akcji? Wyznaczyła sobie Luka Skywalkera. Dosłownie, Mark Hamill, aktor, został ambasadorem zbierania pieniędzy na armię dronów dla Ukrainy.
czajcie, nie? W sensie tak to się właśnie robi. To jest coś, co może pójść viralem, to jest coś, co ludzie mogą kliknąć, a na koniec dnia to może fizycznie pomóc Ukrainie wygrać wojnę. Podnoszenie morale, zabieganie o swoją sprawę, nie dawanie o sobie zapomnieć, to wszystko Ukraina opanowała do perfekcji. I to jest bardzo, ale to bardzo intencyjne, bo pamiętamy, kiedy na początku konfliktu, kiedy jeszcze to sytuacja była zupełnie inna niż dzisiaj i też nastroje były dużo cięższe niż dzisiaj. Siedzieliśmy tutaj naprawdę dużo godzin i robiliśmy materiały, to pamiętamy, jak Załęski powiedział, że mówcie o tym wszystkim, których znacie, mówcie o tym blogerom, niech blogerzy to piszą, niech youtuberzy to nagrywają, niech każdy poda tę informację dalej, niech cały świat się dowie, co właśnie teraz robi Rosja. I ewidentnie ten komunikat z pierwszych dni wojny jest kontynuowany przez Ukrainę do teraz. Te wszystkie memy, które generuje Ukraina, te wszystkie memy, które są generowane przez innych ludzi, takie proukraińskie, są niczym innym jak pomocą w na przykład zagłuszeniu tej rosyjskiej narracji. To jest coś, o czym często się wspomina. Rosja po raz pierwszy od tak dawna tak mocno przegrywa informacyjną wojnę. Kiedyś wszyscy cały czas krzyczeli o rosyjskich farmach troli, które potrafiały zalać Twittera swoimi jakbyś wypocinami. Teraz Twittera zalewają informacje o tym, że Kaliningrad jest czeski. To jest naprawdę zmiana na świecie na plus. I dołączanie się do tego polityków, i to na wysokim szczeblu, czy instytucji państwowych, tylko pokazuje, że ten trend ma coraz większe znaczenie. I na zakończenie, jako ludzie, którzy bardzo często memują z ważnych wydarzeń, nie? No w tym programie, na tym kanale, musimy tylko zaznaczyć, że pamiętajcie, że to nie jest tak, że memami da się wygrać wojnę. Memy nie odbudują Ukrainy. Więc to też nie jest tak, że jak ktoś właśnie zrobił mema, to pokonuje Putina. Chyba, że zrobi tak dobrego, że Putin umrze na zawał, no to wtedy ewentualnie. Ale jednak ten soft power, idący w parze z tym hard powerem, naprawdę może zrobić różnicę. Więc ten mem o Kaliningradzie, który jest no taką głupią rzeczą, w naszej opinii wcale nie jest aż tak głupi. I realnie jest bardzo małą cegiełką, którą można spiąć do tego, że Zachód chce po prostu Ukrainie pomóc i budują taki pozytywny wymiar tego wszystkiego, co się dzieje właśnie w kierunku Ukrainy, bardzo negatywny w stronę Rosji. I to chyba dobrze. I żeby wiedzieć, czy działa, nie? Jaki soft power działa, jaka narracja obecnie działa w polityce, bo tych narracji jest dużo, no to zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba. Polityka Polska, zagraniczna, jak będziecie na bieżąco, będziecie widzieć nasze materiały. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy, wbijajcie naszego Instagrama, tam są newsy, na bieżąco, jest super. Zapraszamy serdecznie do partnera tego odcinka, tak jak mówiliśmy, Incogni, zniżka, klikajcie w link. I co, dziękujemy patronom, patroni nam bardzo pomagają, możecie też zerknąć na naszego Patronite'a, a my staramy się starać dla was. Cześć!